Words around me, only whispers in my head, makes me wonder, crazy all over again. But in her eyes, in her lovely way, divine cure. Ostoi bezpieczeństwa naszego narodu. Wieżek. U mnie to też się paliło. Widzicie. No dobra. To lecimy. Dokąd? Lecimy na górę. Może zacznijmy od góry. I będziemy się pierdolić w dół. Świeże butelki, wcześniej nie było. Tutaj mamy podejście na dach. Widzę, że ktoś tutaj się zaopiekował. Była taka rama od drzwi, futryny, dzięki którym można było właśnie tam trochę wspiąć na to. Ale i tak było. Trochę. Nie wiem. I widzę, że ktoś zrzucił cegły tam. To jest właśnie chyba ten, tak, tu jest nacisk swój po prostu. Gdzie? Słucham? Tam też jest po... Mówiłeś? To jest tu, na prawo. To jest rosyjskiego dla profesjonalistów. To jest ty, to jest u, a to jest uj. Krótki uj. I. Tak zwany uj. Ale klepka całkiem porządna jeszcze. Jeszcze są po całości. Jeszcze nie rozkradłem wszystkiego, aczkolwiek nie wiem, na co komu to by się przydało, ale mam trochę kraść kilka. No, potrafią ukraść tynk ze ściany, więc wiesz. To też kiedyś komuś się trudno coś przyda. Są śruby wentylacyjne i to jest fajne, będzie fajne później, bo będzie widać, gdzie one u dołu się zaczynają. Coś czeskiego. A nie. Przed otwarciem obudowy odłączyć od sieci. Podejrzewam, że to jakiś dekoder. Tak, ma eurozłącze. Bo na jakieś DVD. Ale nie. To na kasety jest. To je wideo. Nie wiem, że na 80 wyglądać sobie to wideo. Aczkolwiek z tego, co nigdy nie skończyli tego. No możliwe w sumie, że to jest z tamtych czasów.
że ślepa uliczkę? Tak, jest to ślepa uliczka. Nie wiem, czy wiesz, po co ona jest. Wygląda chyba tak, że to jest niedokończona właśnie. Droga ewakuacyjna. Piwnica jest wstępna. Chowali ścianę w górze na nią. Można sobie przyjść, popatrzeć. Tutaj chyba się piasek wsypywał. Tak, wsypywał się tamte. Aczkolwiek podejrzewam, że to się wymyło po prostu jeszcze. No i dużo cegieł chyba miał. I dużo, tak. Dużo. A i tutaj... Czy było jakieś ogrzewanie czy coś? To wygląda na jakiś komin jak gdyby. Wydaje mi się, że tutaj mogło być właśnie komin od tego silnika. Bo mniej więcej chyba jesteśmy w tym miejscu, gdzie ten silnik stoi. I to wydaje mi się, że to też jest takie tunelik do przejścia, znaczy do pomieszczenia, które było zaraz obok tego silnika. Więc myślę, że to całkiem możliwe, że tutaj mamy tylko wyjście, nic więcej. Zrobimy pierwszy krok trochę i jedziemy na górę. Oho. To już się nasze klimaty włączają. Tu już się zaczyna robić fajnie. I od razu jeszcze jest temperatura. Dobrze, dobrze. Czy to świetlo? Właśnie, możemy to wyjść. Tu. Jeżeli dobrze pamiętam... Widzimy pręty zbrojeniowe. Tak. O, dokładnie na lewo. Popatrz, tam są komory. Przejście można normalnie przejść na sam koniec. Można. Ale nie będziemy tam przychodzić, bo chyba nie ma... Znaczy, tam kluczności. Nic więcej nie ma. Aczkolwiek fajnie to wygląda. Tam można to samo. Malunki. Tak, to jedna z tych malunków. Tutaj mamy. I to cały ten plac, te wszystkie szyby wentylacyjne są właśnie do tego, do tych powiedzmy garaży, które są tam. A dojdziemy się aż tam, po czym to jest jeszcze pod nami też. Podejrzewam, że cała ta powierzchnia tutaj, to pod nami są właśnie jeszcze te pomieszczenia. Bo tam z tego co pamiętam są chyba 3 czy 4, takie bardzo duże, plus kilka mniejszych jeszcze do tego. Aczkolwiek nie udało nam się znaleźć przejścia, bo dolno było pomiędzy właśnie tamtymi pomieszczeniami, a tymi, do których zaraz zejdziemy. Ale nie mam pomysłu, że mogę wyjść. Tam są też szyby wentylacyjne. Tam wystają też rury. Patrz pod nogi.
to na dole to nie woda. No bo nie wyglądasz na wodę. Myślę, że za nią może być jakaś dziura czy coś, po prostu ją przykryli jakoś. Możliwe. To by możliwe. Nie wiem, w jakim innym celu to mogło być. Panią, bo ktoś zostawił kartki z oznaczeniami, z literami, gdzie można się troszeczkę odnaleźć. Chcielibyśmy. Do przejścia obok. O, mamy ciekawy obrazek tutaj. Ktoś się popisał. No to dla tych, którzy kurwa nie wiedzą, co to jest. O, tak. Dokładnie. To powiem wam, zagrajcie w Sendera. Dokładnie. Dowiedzcie, co to jest i wiedzcie, że gdybyście się zobaczyli po zagraniu Sendera, to już byście dali jeszcze. Ale mi idzie. Mamy kolejne oznaczenie Z. 17. Nie widać. No, lukier. No dobra, to idziemy dalej. To jest ogólnie spalane. Fajnie to wygląda. No i jeszcze wentylacja, o której mówiłeś. Tak. Tak, dokładnie, to jest szyb wentylacyjny i podejrzewam właśnie te kwadratowe rury, które są te. Podejrzewam, że to są wentylacyjne. To wygięcie jest spowodowane tym, że po prostu coś to próbowało niszczyć. Tak, i tak, ponieważ zobacz, jest jeszcze tutaj, jest to dosyć mocno tak, nie wiem, rozgięte, wygięte. I to podejrzewam, że to było jakoś zespolone razem, bo są nawet tutaj dziury po jakichś nitach, nie wiem, śrubach. Aha. Ktoś po prostu chyba chciał tu na chama wyrwać. Tutaj taki odpływ i to wskazuje na to, że to mogło być jakieś pomieszczenie sanitarne. Tak, jest dużo tak. To jest właśnie ta rura, która wychodzi tam na tą drugą stronę. I to było, podejrzewam, też jakieś pomieszczenie, gdzie mogły być jakieś natryski bądź cokolwiek innego. Tutaj chyba ktoś z wiatrówki strzelał. Wiesz co, tu ASG dużo. ASG jest bardzo dużo, zresztą widać u góry, ile kulek leży w niektórych miejscach. Tutaj się odczepiła kartka. Tak. No. Ale widzimy, że jest pomieszczenie T. Tu jest ciekawe też, zobacz, jak jest ściana. Zobacz tutaj, Mateusz. Zobacz, tu jest drewno zatopione betonem też. Po to, żeby wygłuszyć bardzo, bardzo to pomieszczenie, ale teraz jesteśmy słychać od razu. Tak. Żadnego echa. Gdybyśmy mieli nagrywać na przykład jakiś podcast, coś w tym stylu, tak, nagrywalibyśmy mnie tutaj, bo po prostu
wygłuszenie jest idealne. Po prostu byśmy mieli nagrać koncert jakiś. To... Tak, to jest idealne. Poza tym same ściany są też fajnie. To są te właśnie, to są te płyty, które ci mówiłem. One są co prawda spalone, ale one nadal się trzymają. Ja jestem w szoku. Nie straciły zbytnio swojej właściwości. No i naprawdę... Wy pewnie na kamerze tego nie słyszycie, ale... Tak. Ale jak Jasiek jest na przykład, by był po drugiej stronie tego pomieszczenia, ja bym stał tutaj, to słyszelibyśmy się bardzo cichutko, nie odbijał się w ogóle dźwięk po ścianach. To może spróbujmy, ja przejdę może tam. Tam jest przejście. Może to da radę usłyszeć. No dobra, więc Mateusz stoi tam, gdzie jest światło. Dokładnie tam. Gdzie widać kwadracik. No i mów coś. Raz, dwa, trzy. Jasiek. Halo, halo. Halo, halo Mietku. Halo, halo Władku. Słyszymy się rzeczywiście bardzo, bardzo stłumionym głosem. Jakbyśmy byli w innym pojeszczeniu. Mhm. Bądź coś mieli jakąś skarpetkę w buzi. Dobra, więc tutaj mamy też jakiś szyb wentylacyjny. Czuć tutaj ewidentnie przepływ powietrza. Pomieszczenie Y. Tak. Tutaj. Nie wiem dokładnie, co tam mogło być. Aczkolwiek może spróbuję się tam przycisnąć. Spróbuję się tam przycisnąć, chociaż żeby... Podejrzewam, że będę brudny jak cholera, ale no... Cóż, trzeba... Oj, lodarka mi spada. Dobra. Dobra, więc teraz idziemy ciemnym pomieszczeniem. Nie wiem do końca, po co jest i na co jest, aczkolwiek... Tak jak się spodziewałem. Jest tu szyb wentylacyjny. Mamy fotel. Jest fotel samochodowy. Podejrzewam, że to od jakiegoś cinkłoczęto w holenderskim gazie. I mamy wyjście! Jest tutaj wyjście fajne na zewnątrz, ale nie wiem, czy dam radę się z aparatem wspiąć. A jest wyjście na dwór? Tak, jest wyjście na dwór. No, okej, więc dobra, wracamy. No nie wiem, szyb właśnie. Możemy zobaczyć, jak jest w środku szybu. Niestety różni się to troszeczkę od amerykańskiego filmu. Kradzież całego szybu chyba trochę przerosła oczekiwania tutejszej żulerni i postanowili wyrwać się z niej kratkę. Tak. Zawsze coś. Zawsze fan. Aczkolwiek to tak jak na filmach jest, ja bym się chyba przez to jednak nie przycisnął. Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest ten. Tak. Albo... To jest reklama. Przejdziemy tam. No, mogłoby być ciężko, bo on jest dość... O, tam jest jakaś rura jeszcze. Aczkolwiek tu fajne to jest, ponieważ jest kilka rur takich pozamykanych. Więc to nie wiem, możliwe, że to jakaś komora spalania czy coś była. Nie wiem, jakieś rzeczy, które... mogłyby być ewentualnie promieniowane. Kiedyś, gdyby to działało w ogóle. Byliśmy, może wrócimy, tam nie idź. Tu jeszcze ktoś miał fajny. Uważaj, bo ci pęknie jeszcze cicho. Ściana? Mhm. Skomplikowane jakieś szyby. Wiesz, to były jakieś mechanizmy. Taka korka jest. Tak. Się regulowało coś. Podejrzewam, że to mógł być przepływ powietrza. Tutaj też, patrz, bo to się obraca, nie? No teraz ty myślę, że nie ruszysz tego, bo to jest... O! O! Trochę się ruszy. Działa, panie inżynierze. Tak. Tutaj mam drugą. Podejrzewam, że to regulacja przepływu powietrza była. Thank you.
mamy kladeczkę. Ale dziwię się, czemu nie wynieśli tego bojlera, czemu jest jeszcze niepocięty. Tu fragment bojlera, nie wiem dlaczego go jeszcze nie wynieśli, tutaj pomieszczenie Z. Z jest, widać. I tutaj właśnie, fajnie musiało się to przetopić. Widać, że była duża temperatura spalania. Tu jest fajna rura też. Podejrzewam, że to jest od wody. To jest coś na zasadzie ciśnienia. Kartkę, drugą kartkę, bogato. Niestety nie ma nic na nich, nie ma nic. Ale właśnie, zobacz, po co te małe pomieszczenia tutaj były? Jest ich od cholery. Małe pomieszczenia, które, nie wiem. Jakbyśmy tu wpadli, to no, przejebane. Wesołowe nie było. Aczkolwiek też jest zejście, zobacz, też jest drabinka. Mhm. Więc coś tutaj musiało pewnego być. Wiem, tu najniższe położone pomieszczenie silnik. Czujesz? Tak. Pamiętasz u góry tą pomieszczenie, gdzie mówiłem, że prawdopodobnie pod nami jest silnik i jest ta dziura? Mhm. To myślę, że to było tak. I tam dalej to zasypane to jest. Myślę, że to jest tu. I nie wiem w sumie po co to jest. Nie ma opcji, żeby tam. Szkolnik nie wiem do czego to prowadziło. To. Więc tutaj był ten silnik. Zostało z niego tyle. Jest taka sama podstawa w sumie. No. Niestety, nie udało im się jeszcze tego wyciąć. Z silnikiem to masz mało wspólnego? No bardzo mało. Aczkolwiek tutaj tu gdzieś musiała być ropa składowana, bo jest czuć bardzo. Jeden z eksponatów, który też jeszcze się zachował, to jest to. Nie wiem, czy to dokładnie. Ale to też wygląda mi na coś, co mogło mieć wspólnego z ciśnieniem. Ponieważ no, są mocno uzbrojenia. Intryguje mnie to, że tutaj była jakaś przyklejona kartka, której już nie ma. Ale zobacz, jak duży ten silnik musiał być. Zobacz, tu się kończy. No, musiał zajmować całe pomieszczenie. Nie, wiesz co, tu były dwa. Tak. Dwa. Tu był jeden, który już jest wycięty, a ten podejrzewam, że tam z niego tyle samo, jak ten. Dziwi mnie to, że nie wyniosłem. Poczekaj jeszcze trochę. Atomowa kwatera dowodzenia to opuszczony obiekt wojskowy zlokalizowany w Puszczy Kampinowskiej. Obiekt ten, niedokończony, służyć miał jako stanowisko dowodzenia na wypadek wojny atomowej. 12 kwietnia 1962 roku resort leśnictwa przekazał wojsku 1 hektar gruntu na cele obronne i dodatkowo 10 hektarów na cele ochrony tajemnicy tajnej strefy.
Obiekt ten został opisany w protokole przekazania Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu jako kompleks nr 7215 o powierzchni 1 hektara posiadający 3 obiekty budowlane o łącznej kubaturze 18,5 tysiąca m3 i powierzchni użytkowej 3800 m2. Przed budową obiektu wykonano w Wydmie wielki wykop w kształcie leja, a po wybudowaniu obiektu planowano wykopanym piachem przykryć podziemne zabudowania. Budowę rozpoczęto w latach 60. XX wieku i prace przeprowadzono do lat 80. Ostatni prawdopodobnie był budowany obiekt nieprzykryty piachem, czyli wielka podziemna hala. Prace zostały wstrzymane m.in. na skutek wykorzystywania satelitów wywiadowczych. W trakcie budowy mieli przybywać tu z wizytacją generał Wojciech Jaruzelski i marszałek Wiktor Kulikow. Po przekazaniu kompleksu Parkowi Narodowemu w 2004 roku praktycznie kompletnie wyposażony obiekt wobec braku nadzoru jest sukcesywnie rozkradany. To fajnie, podoba mi się, że to tak wygląda. Tutaj nie ma zobaczenia, ale ładnie. Zobacz, tutaj jest Jestem ciekaw, do czego były te pomieszczenia. Duże? Nie wiem. Po uwagę, że to baza atomowa. No tu mogło coś wjeżdżać, ale nie szerokiego. Czym tu? Ale zastanawiam się, jak dużo jest takich tutaj pomieszczeń. O, to jest jakiś kociołek. Muszę sobie przejść. Na pewno, bo dużo jest pomieszczeń. Nie wiem, może rudy tu gotowali, czy coś. Dużo jest takich pomieszczeń, gdzie ze ścian wylatują takie rury. O, tak jak tu, tylko że one są pionowo, poziomo i nisko. Tam było w jednym pomieszczeniu, już tutaj gdzieś pamiętasz, że jeszcze jest. I to są bardzo małe pomieszczenia. To są względnie małe. Wszystko jest wypełnione piaskiem. Troszkę utrudnia poruszanie się. Warto zauważyć ładne graffiti. To rosyjski napis. Da. Edrasie. Ujet. Sowiecki. Soju. Sojus pewnie. Możliwe. Chyba pierdolny pobał, teraz chyba tam wejdziemy, nie? Tak, tak. Czy może górą przejdziemy, tak? Po prostu tam na górę wejdziemy, czy coś będzie też.
wszedłem tam. Bo tam zobacz, nie wiem. To nie jest przejście gdzieś dalej, wiesz? Mi się wydaje, że nie, bo tam są tylko te strażnicze, te stanowiska strażnicze. Czekaj, jest tu jakieś przejście? Za bardzo, żeby nie coś stanąć. Znaleźliśmy skrytkę Geocage. Nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy ją w takim miejscu. Mamy tutaj piłeczkę. Bardzo fajna, przyjemna. O, pociągnąć można. Ołóweczek. Tampon. Co ciekawsze, tampon. No i jakieś coś wyglądającego jak trochę jak kapszony, ale... Kroliczki takie. No, to chyba jest to jakiś zabaw. Ten. Mamy też logbooka. Taki, powiedzmy, niejaki bunkier główny i założyciel Hubson, jest numer podany, 424 Campinos Isabelin. Tu wpisz logi, znaleźliśmy, dziękujemy. W zamian za piłeczkę zostawiamy tampona. 24.11.2013, więc dosyć niedawno. Leszno, pozdro od komandosa. Niestety reszta jest pusta, więc to jest chyba dosyć świeże. Nie ma napisanej daty, kiedy ktoś to zostawił. Dopiszemy się. Dopiszemy się zaraz. Jest też informacja. Skrytka Geocache. Prosimy przeczytać. Gratulacje. Znalazłeś skrytkę Geocache? Świadomie lub nie. Ta skrytka jest częścią ogólnoświatowej gry, w którą grają ludzie wyposażeni w odbiorniki GPS. Zabawa ta nazywa się Geocaching. Polega ona na ukryciu skarbu przez posiadacza odbiornika GPS, a następnie opublikowaniu dokładnych współrzędnych w internecie dla pozostałych uczestników gry. Dobra, w każdym razie my nie wiem, czy coś stawimy, czy coś weźmiemy, więc stawimy to po prostu w takim... Może coś będziemy mieli takiego, co możemy... Może coś mamy, żeby dać, może? Ja mam pomysł. Papierosa. Dokładnie. Zostawimy papierosa, a weźmiemy... Zostawiamy tutaj ludzka stricka. Niech ktoś sobie zapali, na zdrowie mu pójdzie, wsadzę go do torby, żeby nie zamógł. Chociaż nie powinien w tym pojemniku, aczkolwiek... Aczkolwiek, no lepiej. No lepiej może. Luki strzelnicze, no. Ty, ale to się ciągnie. Co? Mówisz, że długi korytarz. Długi? No. Po bokach nic nie ma. Cicho? Nie to perze? No brzmi jak nietoperz. Jednak nie znamy obiektu, patrz, że jest to znaczy. Tak, może przejść i zobaczymy.
No więc na swojej wędrówce napotkaliśmy tą, tą małą lukę strzelniczą. Tak. Zamurowaną, to prawda? I tu znaleźliśmy... świeczkę. Świeczkę. Którą zamierzamy zabrać chyba ze sobą, co? Podpalić i... no. Myślisz, że taki pochód? Nie, zostawimy ją tutaj na cześć poległym. Mówisz? To może postawmy ją w jakimś ciekawym miejscu, żeby ładnie światło dawała i... to może trochę ludzi postraszyła. Okej. Okay. Jeżeli w ciągu doby tu... super. Kilku godzin czy to... nie, chyba nic nie. To nie straszy nietoperze. Tak. Z nietoperzami to już się przyjaźniliśmy. Chyba. Mamy deala. No nie wiem, co to jest. O. Może postawmy to tutaj. O. Zgaśmy latarki na chwilę. Ja bym się zesrał w gacie, jakby coś takiego zobaczył.